Wszystkim od jakiegoś czasu dostaję od Was komentarze, abym wypróbowała animację w programie Procreate. No i powiem Wam szczerze, że przez ten czas zdążyłam już zrobić co nieco znaczy jakieś takie małe rzeczy, które poruszały się troszeczkę albo tak. No wiecie, dwie, trzy klatki, ale wy w sumie tego nie widzieliście. Chociaż na jednym z moich filmów pojawiały się jakieś takie wstawki, gdzie delikatnie poruszałam na przykład literami. No i to właśnie było robione w Procreate. Natomiast dzisiaj chciałabym się zabrać za coś takiego bardziej skomplikowanego, ale uprzedzam was, nie będzie to aż tak skomplikowane, bo ja się na tym aż tak bardzo nie znam. I wydaje mi się, że metodą prób i błędów będę starała się stworzyć co nieco. Może zrobimy jak Jakąś jedną animację, a później przejdziemy do drugiej, bardziej skomplikowanej. No, zobaczymy, czy mi się to spodoba, ale sądzę, że jest to naprawdę mega ciekawa opcja, bo można stworzyć właśnie rysunek, zrobić go na różnych warstwach, jakoś inaczej go, nie wiem, rozmieścić albo poprzekręcać pewne elementy, a później eksportować jako animowany GIF, MP4 czy cokolwiek innego. Więc dzisiaj znowu biorę do ręki mojego iPada i będziemy rysować. A jeżeli nie chcecie przegapić żadnego z moich odcinków, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, aby być nim na bieżąco. Filmy pojawiają się dwa razy w tygodniu. Na dole jest czerwony przycisk. Subskrybuj. No dobra, my już ruszamy. Ruszamy, jakbyśmy gdziekolwiek jechali, co? Dobra, to jedziemy. pi 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 pi, 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 pi. Jezu, to nie było dobre. Chyba to pi-pi-pi to powinno być do tyłu, jak cofamy, co? Żeby cokolwiek zanimować, trzeba najpierw coś narysować. Także ja wpadłam na pomysł, że narysuję swoją podobiznę. Trochę w ogóle w tym tygodniu, nie wiem, jakieś są filmy nagrywane na mój temat. Nie wiem, dlaczego tak to się złożyło. To jest na pewno przypadek. Także zabrałam się za rysowanie takiej dosyć prostej postaci w stylu bardziej chibi, czyli duża głowa, duże oczy, taka dosyć słodziutka. Lineart tworzę ciemnym brązowym kolorem. Miałam taką ochotę, aby właśnie nie używać czarnego koloru tym razem, a zrobić to troszkę innym, i jeszcze będę również zmieniać na sam koniec trochę tego lineartu, dodawać innego koloru do takiego bardziej ciepłego, czerwono-brązowego. Czerwono no ale kiedy ten lineart już skończę, to koloruję moją podobiznę chibi. Najpierw jednolicie nakładam kolorki na każdą przestrzeń, którą chcę wypełnić, a później zacznę cieniować. I też nie będzie to jakieś, nie wiem, mega skomplikowane cieniowanie, tylko dokładam takie plamy kolorów, ciemniejsze, jaśniejsze. Jedynie na polikach użyłam innego pędza, bardziej airbrushowego, dlatego że chciałam nałożyć róż. No, ale głównie tutaj polega to wszystko na rysowaniu, na naszykowaniu naszego bazowego rysunku do zanimowania go. Stworzenie swojej podobizny w sumie zajęło mi około półtorej godzinki. Powiem Wam, że nawet jestem z tego zadowolona. Na ubranie użyłam moich ulubionych kolorów, czyli niebieskiego i różowego. Nałożyłam sobie uszka, tak jak w poprzednim odcinku i założyłam ogrodniczki. W sumie, teraz mi się przypomniało, że dawno ich nie miałam na sobie. A również często w nich chodzę. No dobra, czyli tak prezentuje się już skończona nasza wersja Chibi czyli podstawa do dalszego animowania. Powieliłam sobie obrazek i zaczęłam od tego, aby scalić wszystkie warstwy razem ze sobą, żeby mogła to swobodnie prze przerzucać, przenosić na płótnie. I moim pierwszym pomysłem było takie chowanie się tej twarzy do dołu. Czyli powieliłam sobie tych warstw naprawdę dużo i wszystkie po kolei przenoszę w dół. Jak widzicie, nie zajmuje to jakoś mega sporo czasu, bo w zależności od tego, jaką animację tworzymy, czy jest ona prosta, czy nie trzeba zmieniać żadnego fragmentu, czy tylko właśnie przerzucać tę twarz, no to zajmie nam krócej albo dłużej. I jak widzicie, już mamy tutaj pięć warstw. I tak dochodzę i przeklejam do... Wydaje mi się, że chyba było ośmiu. No, ale chciałam zejść aż tak, żeby było widać tylko oczy. I w tym całym animowaniu chodzi o to, żeby każda kolejna warstwa była klatką. Czyli pierwsza warstwa na samym spodzie jest pierwsza, później następna jest wyżej. I nie wystarczy jedynie doklejać kolejnego elementu. Trzeba ten element na przykład z pierwszej warstwy powielić przy kolejnej. I też trzeba troszkę pomyśleć. I kiedy zdecydujemy, że jest to wszystko, to klikamy na udostępnij i tam na dole jest udostępnij warstwę animowane GIF. Wtedy wchodzimy właśnie w tę opcję i sobie zmieniamy na przykład klatki na sekundę. Czy chcemy, żeby było to szybciej, czy wolniej. Ja jeszcze na koniec postanowiłam powielić tę ostatnią warstwę kilka razy, aby zatrzymała się nam ta minka na samym dole, aby te oczka trochę dłużej na nas patrzyły. Zostawiłam już finalnie 20 klatek na sekundę, bo wydaje mi się, że jest to taka optymalna szybkość. Nie jest taka, że ledwo podążamy wzrokiem za tym, co się dzieje na ekranie, tylko można przypatrzeć, co tam się dzieje. No i tak wygląda już skończony pierwszy gif. Ten sam rysunek postanowiłam wykorzystać jeszcze do dwóch wersji z animowania. I druga będzie taka przybliżająca się, taka dosyć słodka. No zdecydowanie w ogóle ta twarz jest słodka, więc gify, które tutaj robię, chyba będą też takie same. No i tak. Powielam sobie warstwę. W ogóle najpierw wszystko zcalam, później właśnie powielam warstwę i kolejną przybliżam i trochę obracam w prawo. I tak robię z każdą kolejną. Tylko trzeba pamiętać, żeby na dole za bardzo nam nie wyszła i aby te ramiona były cały czas na dole, aby nie było widać, że tam coś się odcięło, tylko, że po prostu przybliża się ta twarz. Ja tak powielam te warstwy, powielam i powielam, aż dojdę do tego. Że na naszym płótnie będzie widać same oczy w przybliżeniu. Na sam koniec tę warstwę ostatnią powielam nie wiem, razy 4 i zostawiam ją, żeby te oczy chwilkę posiedziały nam na ekranie, no i później biorę udostępni animowany gif i wtedy patrzę, w jakiej szybkości mam tego gifa zostawić. No i ja tutaj zostawiłam na osiemnastce. I stwierdziłam, że dodam jeszcze ze dwie warstwy, żeby jednak tutaj dłużej na nas patrzyła i zostawiłam chyba w sumie na koniec już na dziewiętnastce. I tak prezentuje się już skończony drugi GIF. Czyż nie jest słodka? Nadeszła pora na trzecią animację na tym samym rysunku. I dokładam dodatkowy element, jakim jest dłoń. W sumie to widać trochę ręki, będzie nam machać. To znaczy, takie jest moje zamierzenie, bo co z tego wyjdzie, no to zobaczycie później. I tak, tutaj najpierw rozrysowuję sobie tę dłoń, którą chcę mieć w kadrze. Będzie to jej prawa, a nasza lewa, to znaczy, jak się patrzy po lewej stronie. I kiedy mam taką dłoń wyrysowaną, pokolorowałam ją, zrobiłam linerd właśnie w takim samym stylu jak cała postać. I teraz zaczyna się kopiowanie warstw. Znowu powielamy te wszystkie warstwy. Tylko trzeba tę warstwę z ręką, którą chcemy ruszać, mieć na osobnej warstwie niż tę całą postać. Później będziemy powielać postać i scalać ją z każdą z dłoni. I wtedy trzeba pamiętać o tym, żeby postać była pod dłonią, kiedy ją scalamy razem z drugą warstwą. Chciałam stworzyć całe takie machanie, czyli od naszej prawej strony do lewej i od lewej do prawej, żeby to tak zataczało w sumie krąg, żeby było nieprzerwane. Więc najpierw zrobiłam od samego środka do lewej strony, później właśnie od lewej do prawej i od prawej do środka, aby było jednostajnie. Trzeba pamiętać o tym, w jakiej pozycji jest dłoń na każdej warstwie, albo sobie jakoś tam sprawdzać i będziecie mogli zobaczyć, co mi z tego wyszło. Może nie jest to do końca takie idealne, że widać, że ta dłoń się trzyma. Chociaż tutaj starałam się ją robić w tym samym miejscu, na samym dole, żeby te dwa punkty ręki trzymały się w jednym miejscu i tylko ją obracałam. Natomiast wygląda delikatnie, jakby była złamana, ale przymknijcie oko, bo jest to moja pierwsza taka styczność z tego typu animacjami. Myślę, że kiedyś może być lepiej, kiedy więcej poćwiczę i wtedy można zrobić każdą inną warstwę właśnie tej dłoni, aby nie wyglądała jak Złamana czy wybita. Pora przejść na coś bardziej skomplikowanego o ile mogę to tak nazwać, no bo nadal nie będzie to bardzo, bardzo wyszukane, ale jednak coś się na tym będzie działo i będę zmieniać trochę elementy, które występują na rysunku. I tym razem dołożyłam sobie tło, bo będę również chciała z nim trochę pokombinować i pozmieniać kolorki w czasie trwania tej animacji. Dlatego też zrobiłam je w kilku kolorach: zielony, niebieski, szary, czarny. I później jedynie suwaczkiem będę mogła sobie poprzesuwać i automatycznie będzie się zmieniać, kiedy wkleję na konkretne warstwy. No i moim zamysłem <głos》> będzie tutaj. Żyrafa, która zobaczycie, co będzie później robić, jak stworzę animację. I jest ona taka, wydaje mi się, że śmieszna, kiedy na nią patrzę, bo taka trochę nieforemna i, no, słodziutka. Nie robię jakiegoś wyszukanego cieniowania, bo ma być to animacja prosta. Jak na początki, to może nie rzucajmy się od razu na głęboką wodę, tylko stwórzmy coś prostszego, chociaż dla mnie ten GIF. Był i tak skomplikowany i zajął mi sporo czasu. Jak mogliście zobaczyć, tło mi zdecydowanie przeszkadzało przy tworzeniu żyrafy, dlatego musiałam je wyłączyć na chwilę i wyrysować całą tę żyrafę, pokolorować ją. I wtedy, kiedy miałam ją już zrobioną, to włączyłam tło i zobaczyłam, jak to wygląda. I tak prezentuje się baza do stworzenia naszej ostatniej animacji, najbardziej skomplikowanej. W tym przypadku myślę, że Wam to przyspieszę, bo jednak bardzo, bardzo dużo czasu to zajęło, mimo tego, że animacja nie jest aż tak bardzo skomplikowana, jak Wam o tym wspominałam wcześniej, ale jednak różni się od tych, które robiłam przed chwilą. I w tym momencie mogę zdradzić Wam zamysł tego, co chcę na niej przedstawić. Główną bohaterką jest tutaj żyrafa, która wyciąga język, kiedy zobaczy białego owada lecącego. Po prostu chce go zjeść. Tak, wiem, że żyrafa jest roślinorzeczna, ale przez przypadek może sobie zjeść chyba owada, prawda? Zresztą nie jest to prawdziwe życie, tylko jakaś tam animacja, także nie musimy się aż tak mega dostosowywać do tego, co robią dane rzeczy. No i na sam koniec ma jeszcze puszczać oczko. <grych> no moim zdaniem. Nie jest to skomplikowane, ale długo, długo zajmuje. Mam swoją bazę i scaliłam ją w jedno. Wszystkie linearty, kolorowanie i tak dalej, żeby żyrafa była na jednej warstwie. I stopniowo na każdą kolejną warstwę dokładam coraz dłuższy język, taki, który sięga po owada lecącego na żyrafę. I tego owada też rysuję na oddzielnej warstwie i później scalam w jedno razem z żyrafą, bo pamiętajmy, że jedna warstwa to jest jedna cała klatka animacji i muszą na niej znaleźć się wszystkie elementy, które chcemy zawrzeć w gifie. Przyznam się Wam, że po drodze można się naprawdę kilka razy zgubić i nie ogarnąć i na sam koniec, jakbym Wam pokazywała animację, to ta głowa razem z szyją Trochę mi odleciała w pewnej sekundzie i nawet tego nie zauważyłam, więc też zwracajcie uwagę na to, żeby trzymało się tych krawędzi, aby nie odlatywało, chyba że taki macie zamysł, aby się po prostu odrywała. Ja również co jakiś czas sprawdzam sobie, jak ta animacja wygląda, ale też to nie jest ten efekt końcowy, bo jak widzicie, tło zostawiłam na sam początek i ono jest oddzielnie. Później będę się zajmować tłem, aby powklejać do żyrafy. Przy niektórych warstwach tę część z językiem sobie zniekształcałam, a nie dorysowywałam całości i nawet nie wygląda to aż tak źle. Natomiast już na tych ostatnich warstwach, kiedy żyrafa złapała już owada i go połknęła, zajmuje się innym elementem, czyli jej lewym okiem, a naszym prawym. Tutaj tworzę, wydaje mi się, że jakieś dwie, trzy warstwy tak, że ona... Je zamyka, tylko w tym momencie akurat fajnie by było mieć to oko w innej warstwie, tylko wiecie, to jest jeszcze bardziej skomplikowane później, żeby to wszystko połączyć, bo nie musielibyśmy wycinać kawałka i później tego domalowywać. No ale ja miałam wszystko na jednej warstwie, więc musiałam jakoś to zamalować. Jednak moim zdaniem efekt jaki uzyskałam, wcale nie jest aż taki zły, chociaż mogłoby być lepiej. No ale tak jak Wam mówiłam, jest to moje takie pierwsze podejście do tego typu animacji. I kiedy te wszystkie żyrafki, wszystkie warstwy, które są mi potrzebne do stworzenia animacji mam już gotowe, biorę się za warstwę z tłem i tam właśnie, tak jak Wam wspominałam, zmieniam barwę, nasycenie itd. Jeszcze suwaczkiem w prawo, później w lewo i dokładam pod każdą żyrafę jedną warstwę i później to wszystko scalam. Stwierdziłam już na sam koniec, że dodam jeszcze kilka takich samych warstw, tych ostatnich, kiedy ma zamknięte oko, i tam też wkleję trochę inne kolory tła z tyłu. I popatrzcie, jak mi to wyszło. No i w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dajcie mi znać, co sądzicie o tej opcji, czy macie Procreate'a i czy wykorzystujecie to w swoich rysunkach, czy właśnie jako ciekawostkę. Napiszcie mi jakieś swoje spostrzeżenia, a może macie dla mnie jakieś rady, żeby coś mi lepiej wychodziło. Ja zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję również inne rzeczy, które nie pojawiają się tutaj na YouTubie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku w środę o 15 i w sobotę o 9, więc do zobaczenia i pa! Thank you